Elżbieta Romanowska przerwała wywiad po pytaniu o Katarzynę Dowbor. Tak zareagowała. Ostatnimi czasy zawirowania w telewizji sprawiają, że ze stacją żegnają się kolejni prowadzący i prezenterzy, a na ich miejsca przychodzą nowi. Tak samo było z programem Nasz Nowy Dom, który przez 10 lat był prowadzony przez Katarzynę Dowbor, a od niedawna rolę gospodyni przejęła Elżbieta Romanowska. W ostatnim wywiadzie prezenterka została zapytana o swoją poprzedniczkę. Swoim zachowaniem pokazała, że nie chce o niej rozmawiać. Elżbieta Romanowska zastąpiła Katarzynę Dowbor. Wiadomo już, że kilka miesięcy temu Edward Miszczak zwolnił prowadzącą programu Nasz Nowy Dom, Katarzynę Dowbor. Jej miejsce zajęła aktorka Elżbieta Romanowska. Miszczak twierdzi, że od początku upatrzył sobie nową prowadzącą i podkreślił, że miał prawo do zmian i nowości. Miszczak tłumaczył się, że nie pojawił się żaden konflikt z prezenterką i wyznał, że jest pełen podziwu dla Katarzyny Dowbor. Podziwiam ją za to, jak potrafi zadbać o swoją karierę. To nie było nic złego, gdyby było coś złego, to nazwisko Dowbor zniknęłoby z telewizji Polsat, a jest ciągle naszym tytułowym nazwiskiem, przyznał Miszczak w rozmowie z Faktem. Elżbieta Romanowska wyznała, jak sobie radzi w programie. Elżbieta Romanowska wyznała, jak czuje się na planie programu Nasz Nowy Dom w roli prowadzącej. Stwierdziła, że ekipa jest zgrana i współpracuje ze sobą już 10 lat, dlatego ona sama musi postarać się, by idealnie się do nich dograć. Mam nadzieję, że nie zawiodę, że to będzie coś nowego, ale równie wartościowego, powiedziała w rozmowie z Dekoria. Przyznała jednak, że na planie musi się mierzyć z pewnymi trudnościami. Okazuje się, że są to emocjonalne momenty, w których Romanowska nie do końca sobie radzi. Nie ma co ukrywać, jestem bardzo emocjonalna i nie radzę sobie do końca. Pamiętam pierwszy dzień pracy. Poznałam pierwszą rodzinę i pierwszą osobą, która się rozpłakała, byłam ja, wyznała w wywiadzie dla serwisu Dekoria. Elżbieta Romanowska przerwała wywiad po pytaniu o Katarzynę Dowbor. Elżbieta Romanowska w nowej roli musiała niestety spotkać się z dużą dawką hejtu. Widzowie pragnęli, by wróciła jej poprzedniczka. Dowbor natomiast broniła aktorkę i stwierdziła, że nie powinno być tylu negatywnych komentarzy i że ktoś musi prowadzić program, by nie zniknął z anteny. Na wiosennej ramówce Polsatu Romanowska dziennikarz serwisu Plotek postanowił porozmawiać z prezenterką programu Nasz Nowy Dom. Gdy tylko padło pytanie o Katarzynę Dowbor, nowa prowadząca nie usłyszała do końca, o co została zapytana, tylko podziękowała za rozmowę i wyszła sprzed kamery. Zachowanie aktorki może oznaczać, że nie chce rozmawiać o swojej poprzedniczce, tak właściwie z niewiadomych przyczyn. Niedawno zaś wypowiadała się o niej pozytywnie i życzyła jej powodzenia w karierze.